Trasa 13 km, różnica wzniesień 160 metrów i rekordowe zainteresowanie, bo pakiety startowe rozeszły się w niecałe 5 godzin. Mowa o biegu trzech kopców. Start spod kopca Krakusa. Po drodze Wawel, Skałki, Kopiec Kościuszki, meta pod kopcem Piłsudskiego. To jedyny w Polsce miejski bieg górski, a w dodatku szlakiem historii. Trasa bardzo fajna, ale ciężka, więc trzeba być dobrze przygotowanym, żeby na tych podbiegach sobie jakoś poradzić. Doskonała atmosfera, fajna trasa, trochę asfaltu, trochę pagórków, kamieni. Trochę było bulwarami przy Wiśle, trochę lasem tutaj koło zoo. Biegło się trochę gorzej niż rok temu. W ubiegłym roku tę trasę przebiegłem godzinę 4, dzisiaj godzina 8. Biegamy w Krakowie, a scenerię mamy trochę taką jakby prawie górską. Takie uroki, które myślę, że wszyscy biegający bieg trzech kopców znają doskonale.